Cześć, witajcie. Ja nazywam się Marcin Kurzepa. Przyjechałem dzisiaj z Dawidem do Wrocławia na kanał żeglugowy. Specjalnie wybraliśmy się tutaj po to, żeby co nieco pokazać o takim łowieniu nieco zimowym federem. Przede wszystkim, żeby jakby pokazać zastosowanie jokersa i ochotki w takim właśnie wędkowaniu. Będziemy dzisiaj łowić prawdopodobnie płocie. No, z tego, co się tam dowiedzieliśmy, nasz dobry kolega Mateusz Okurzały nam powiedział, że tutaj występuje sporo ładnych płoci, takich po pół kilo, nawet większych, także no, u mnie się nie udało płoci złowić, w ogóle w mojej okolicy jest ich zdecydowanie zbyt mało, natomiast tutaj te kanały wrocławskie no, słyną z tego, że łowi się te płocie, szczególnie właśnie o tej porze roku. No, także może dzisiaj się uda, zobaczymy. No, mam nadzieję, że ten materiał okaże się jakiś w miarę ciekawy, interesujący. No, będę chciał pokazać jak najwięcej, ale też takich rzeczy najbardziej treściwych, konkretnych. No także zobaczymy. Rozkładam się. Do zobaczenia. No tak, rozłożyłem się, także no pierwsze co muszę sprawdzić tutaj na tym kanale, to głębokość, dno, jak to wygląda. Podejrzewam, że no jest to kanał jak kanał, także nie będę się tu zbytnio to różnić od wszystkich innych kanałów w Polsce, czyli będzie dno w miarę płaskie, po prostu będzie spad przy brzegu, no ale to zobaczymy. Do tego używam dwóch ciężarków. Uznałem, że potrzebne mi są dwa ciężarki z bardzo prostej przyczyny. One wszystkie mają taki sam trójkątny kształt, bo ten kształt moim zdaniem najlepiej gdzieś tam się chwyta tego dna, najlepiej przekazuje wszystko. Natomiast jeden ma gramaturę 20 gram, a drugi mam 50 gram. I o to chodzi, że 20 jest moim zdaniem lepsza do oceny głębokości, ponieważ dłużej opada i jestem w stanie lepiej to przełożyć na odczyt w sekundach, bo 50 gram opada bardzo szybko i jest duże prawdopodobieństwo popełnienia po prostu błędu. Natomiast 20 gram będzie opadał już troszeczkę dłużej i no i będzie to realnie, że tak powiem, przekazywane. A 50 z kolei no, służy do tego, żeby te dno sprawdzić z zaczepów, sprawdzić z tego, jakie jest zamulenie, bo 50 gram już będzie się porządnie wbijał w ten muł. I o to chodzi, że jak ja będę sobie podrywał wędką, to będę mógł w stanie ocenić, na ile ten osad tam występuje na tym dnie. Także najpierw sobie rzucam 20 gram, będę liczył tak na oko w myślach po prostu, nie ze stoperem, bo nie zależy mi na tym, żeby to robić bardzo precyzyjnie. Mam tu jeszcze klipsa z ostatniego łowienia na kanale. Raz, dwa, trzy. 3 sekundy opada, czy to jest dystans, nie wiem, z 30 metrów, może nawet nie. Na takim dystansie ostatnio łowiłem na kanale gliwickim. I jeżeli tam mi opada 3 sekundy, to jest za środkiem kanału. To teraz rzucę sobie na środek kanału, żeby sprawdzić, czy też opada 3 sekundy. Raz, dwa, trzy, cztery. No prawie 4 sekundy. Także widać ewidentnie, że na środku kanału jest najgłębiej. No to czyli tradycyjnie, bo zazwyczaj tak właśnie jest, że na kanałach ten środek jest najgłębszy. Mogę coś sobie sprawdzić tutaj, jak to wygląda. Raz, dwa, trzy, trzy. Także to jest właśnie potwierdzenie tego. Na środku jest najgłębiej, natomiast im bliżej jednego, drugiego brzegu, wtedy bardziej się wypłyca. Dobra, nie będę na razie jakby tego dokładnie robił. Dopiero później sobie poza kamerą to zrobię, bo teraz chciałbym Wam tylko po prostu pokazać konkrety. Jeżeli już sobie to opadałem, jaka jest głębokość, biorę ciężarek 50 gram, rzucę do klipsa, niech mi to opadnie, to wydaje, to opadało teraz dosłownie 1,5 sekundy i będę sobie przeciągał po dnie i widzę, że jest bardzo miękko, dno jest bardzo miękkie, ciężko jest ten ciężarek przesuwać, mogę go też podbić, niech on sobie opadnie i ponownie przesunę i czuję, ciężko przechodzi. To jest oznaka tego, że jest dno bardzo zamulone. Znowu mogę sobie podbić, przesunąć i widać, że chwyta. Czyli prosta sprawa. Trzeba będzie tak dostosować swój towar, tak dostosować obciążenie koszyka, aby to nie wtapiało się w muł, natomiast żeby prezentacja i tego towaru, który podajemy, jak i naszej przynęty była najlepsza. Ale o tym to oczywiście później, na razie to tylko był wstęp do samego wędkowania.
Tak, nie pokazywałem całego procesu tego mieszania, bo to by było bez sensu, także po prostu omówię, co tutaj wymieszałem. Tu jest 1:1 glina argile czarna z ziemią torfową. Glina bardzo lekka, jeżeli ktoś też śledzi moje poczynania na moim kanale, to pewnie widział, że właśnie na taką jesienną porę, już taką zimową, to właśnie stosujemy gliny dosyć lekkie, pulchne, ciemne, tak żeby to smużyło, żeby wabiło ryby, szczególnie, że tutaj jest bardzo czysta woda, praktycznie krystalicznie czysta. Dlatego no, jakaś smuga zawsze powoduje to, że te ryby czują się troszkę bezpieczniej, że one jak będą tam sobie żerowały, one będą sobie tworzyły taki duży obszar zasmużony i to będzie dla nich atrakcyjne. Będzie je to wabić i będzie je to gdzieś tam utrzymywać. Także tak, do tego jeszcze dodałem cały barwnik czarny, również żeby ten efekt chmury spotęgować. Natomiast tu mam zanętę. Zanętę nawilżyłem w takim stopniu, żeby ona była dosyć suchawa, żeby to było pracujące. Nie mam jej dużo, bo tylko kilogram, natomiast gliny jest aż 8 kg gliny, 4 paczki. Także będę to na pewno robił w takiej proporcji, żeby tej zanęty nie było zbyt dużo, żeby raczej się skupić na nęceniu robaczkiem. Nie wiem, czy to jest metoda słuszna, bo nigdy tutaj nie wędkowałem, a z tego co wiem, jest tutaj sporo okonków, malutkich okonków, które mogą utrudniać wędkowanie. Gdzieś tam się spotkałem z takim powiedzeniem, że tu nie używa się za dużo jokersa, ponieważ te okoń nie dają żyć. No, zobaczymy jak to będzie. Będę chciał ten stereotyp złamać i właśnie wprost przeciwnie użyć dużo jokersa, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. To dopiero później w trakcie wędkowania. Na początku ostrożnie podejdę do nęcenia i robakiem i zanętą. No także co? Biorę się za proporcje. Nie ma sensu się tu jakoś aptekarsko do tego podchodzić. Będę chciał zanęcić dosyć sporo na początku, bo tutaj ten kanał nie jest za bardzo płynący. Zrobimy taką proporcję na początek, myślę 3:1. O. 3:1 to będzie w zupełności wystarczająca ilość tej spożywki, tak żeby tam coś się zadziało, zapracowało i zwabiło ryby. Do tego za chwilę oczywiście robaczki, ale to już przed samym nęceniem, także do tego jeszcze wrócę. A to dlatego przed samym nęceniem, ponieważ no mamy tutaj spożywkę, a spożywka, jak wiadomo, ona posiada w sobie sól. Nie każda, ale większość zanęt posiada w sobie sól. I dodając jokersa do tej mieszanki, no za pół godziny byśmy już tego jokersa tam po prostu nie mieli. Także to przed samym już nęceniem dodajemy robaczki. No, to jest w konsystencji suchej. Nawet ciężko jest tego taką zwartą kulę uformować i o to chodzi. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że dodam konopie prażone. To są konopie, które wczoraj tam uprażyłem. To są zupełnie inne konopie niż te kupne w sklepie. Te konopie są bardzo aromatyczne. No mistrzostwo świata. Jeżeli ktoś nigdy sobie nie prażył konopi, to polecam spróbować. To są czyste konopie, bez żadnych wypełniaczy, jak to często bywa w kupnych produktach. No i przede wszystkim jest to świeże. Co jest kluczowe, nie wolno robić tego zbyt dużo, bo po miesiącu one przestaną już tak pachnieć i będą taką starością po prostu pachniały. Także trzeba je robić w miarę na bieżąco. Raz na miesiąc można sobie taką paczkę zrobić i to wystarczy na kilka fajnych wędkowań. Także też nie można tego dać dużo, ponieważ no, jest to duże jakby stężenie zapachowe, jest to tłuste, mocno pracujące, także taka garstka w zupełności tu wystarczy. Tak, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam przede wszystkim pokazać, jak stosować ochotkę i jokersa. To jest jakby główny temat całego tego filmu. Także no, nie mogło się obyć bez przepuszczania ochotki przez sito, bo to jest bardzo kluczowa rzecz, jeżeli macie ochotkę w troszkę słabszej kondycji, ale również niekoniecznie, bowiem jeżeli przechowujecie ochotkę w domu, w lodówce, to oczywisty jest fakt, że tą ochotkę trzeba co 2-3 dni, góra 3 dni, przepuścić przez sito w wodzie. Przez takie sitko, jakie tu właśnie mam i również przed wędkowaniem warto to zrobić, żeby te ochotki odseparować żywo od martwych, żeby po prostu w czasie wędkowania nie trzeba było wybierać żywych spośród tych wszystkich martwych, które tam pływają. Ta ochotka moja jest akurat w dobrej kondycji, więc tutaj za dużo jej na sicie nie zostanie. Ale mimo wszystko, nawet dla jej zdrowia, jej kondycji, żeby ona mi przetrzymała całe te moje 6-godzinne wędkowanie, warto ją rano przepuścić i część sobie zostawić w pudełku do wędkowania, a część z powrotem do gazety, bowiem w gazecie ona się no, najlepiej utrzymuje mimo wszystko. No, jak widać, dużo tych martwych nie ma, nawet część żyje, ale już nie będziemy czekać. Po prostu to wyrzucamy. Natomiast pozostałość znowu na sitko. Troszkę otrzepię z tej wody.
i na gazetę, która mi ucieka. O, i widać, jest ładna. Ona się napiła wody, będzie fajnie się trzymać. I to schowamy na później, na nęcenie albo na haczcie, jak mi tam braknie już, co sobie odłożyłem. Gazeta powinna być wilgotna w miarę. Musi być wilgotna, ona wtedy się lepiej trzyma. Także no, tu jest woda, to sobie jeszcze... O, namoczę ją. I to jest super. Tak, widzicie, że rozproszyłem Jokersa. To jest fajny patent. O co chodzi? Jeżeli mamy już jakąś tam mieszankę stworzoną, ale nie chcemy od razu do niej wrzucać dużo Jokersa, no bo jeżeli tam jest dużo zanęty, to nie możemy od razu dać dużo Jokersa, ale jeżeli jest to sama glina, to jesteśmy w stanie od razu wrzucić prosto z gazety tak Jokersa i wymieszać. Natomiast jeżeli chcemy tego Jokersa porcjować, czyli dokładać sobie co jakiś czas tyle na przykład, to warto sobie go rozprosić, ponieważ tutaj on teraz w tym towarze się bardzo ładnie rozprasza. Razem w tej glinie, w tej mieszance całej. Fajnie to widać, że ten Jokers, on się nie klei do siebie i dużo szybciej się to robi po prostu. Tego się dużo nie zużywa. Taka paczuszka wystarczy na pół roku praktycznie. No i mamy bardzo ładnie rozproszonego Jokersa w naszym towarze. Tak wygląda ta mieszanka. Zobaczcie, tu nie ma dużo Jokersa, jest go naprawdę niewiele. Mówię, no na początek ostrożnie i z towarem, i z robaczkami. Będę nęcił, mam tylko jedną wędkę rozłożoną, także będę nęcił wędką do łowienia, to jest mniejsza szklanka. Nie ma problemu z tym, żeby taką szklanką podawać. Wędka jest do 60 gram, a to zdecydowanie przekroczy te 60 gram, ale to w ogóle się nie ma co o to martwić. Wędki są stworzone do rzucania, więc no trudno, żeby one podczas rzutu strzelały, no chyba, że byłoby to pół kilograma. Całość praktycznie będę chciał nie dostarczać do samego dna. Dlaczego? Dlatego, że ten koszyk w tym momencie waży 100 gram, 80 gram załóżmy. I zobaczcie, jak mi się 50-gramowy ciężarek zatapiał w mule. Także ja nie mogę tego mocno obijać. Specjalnie ten towar jest właśnie suchy po to, żeby było go łatwo, to brzydko powiem, wytrzepać nad dnem. Żeby ten dywan się zrobił, ten taki większy plac, żeby to się swobodnie rozłożyło. Tu nie ma uciągu, także bez problemu można to wykonać. Po to właśnie było mi gruntowanie, ocenianie głębokości łowiska, po to, aby móc w odpowiednim momencie tą szklankę właśnie wyszarpać. Dlatego jeżeli 3 sekundy mi opadał 20-gramowy ciężarek, to ja 3 sekundy opadł, tak, 3 sekundy opadał, to ja po 2 sekundach wyszarpywałem. Czyli to było gdzieś w okolicach metra nad dnem, może nawet mniej, bo to raz tak, tak żeby to nie było z jednej wysokości, tylko z różnej. Dobra, zmieniamy koszyczek, zastosujemy malutki, 20-gramowy. No, starajmy się używać możliwie jak najlżejszych, no bo w zasadzie, jeżeli nie ma potrzeby używania bardzo ciężkich, no to nie stosujmy. W zasadzie większość tego sezonu przełowiłem na 20-gramowy koszyczek, ewentualnie 25, jeżeli był to dystansowy. Natomiast tutaj no, nie ma ani wiatru, ani uciągu, więc nie ma sensu używać cięższych. Założymy przypon. Wstępnie ja zwykle zaczynam od 70, dopiero później, w zależności od tego, co się będzie działo, to zmieniam. Jako że łowimy raczej płotki na czystej wodzie, więc postarajmy się w miarę wycienić. Płotki bardzo lubią przechwytywać przynęty z opadu, także tu cienki przypon z żyłki 0,10, 0,12 maksymalnie jest w zupełności wystarczający. I cienki, haczyk o cienkim drucie, niezbyt duży, w tym wypadku jest to 16R305, to są haczyki, które ja najczęściej używam w tym sezonie.
Myślę, że póki co no tam za bardzo ryb nie będzie. Myślę, że będzie trzeba na nie poczekać z godzinę, ale wykonamy już rzut tuż po nęceniu. Zaczniemy od dwóch ochotek. Na razie po nieco ponad godzinie udało mi się złowić dwie takie płoteczki. No i sporo okoni. Ale żeby tych okoni nie łowić, zacząłem zakładać tylko pinkę na haczyk. O, taka płoteczka. Tylko dwie pinki czerwone. Mniej jokersa, mimo wszystko. Natomiast troszkę więcej pinek do mojej mieszanki. No tak, do tej pory to za bardzo nic się nie dzieje. Jest ciężko z rybą ogólnie. Okonie, przede wszystkim okonie, także to prawda, że jest tu sporo okonia. Trafiają się płotki pojedyncze, udało mi się złowić kilka mniejszych. O, teraz też mam płoteczkę. Albo jazika. Jazia. Wcześniej miałem klenika. Pierwsze takie wnioski moje po niespełna dwóch godzinach łowienia. To fakt, że spożywka jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważna. Trzeba ją po prostu dawać. Sama glina to w zasadzie no tylko okonie tak naprawdę i nic poza tym. Przynęta numer jeden, pinki. To jest też w sumie ciekawostka, bo podejrzewałem, że raczej będzie łowienie na ochotkę. A tu się okazuje, że no ochotka jest zbyt atrakcyjna dla okoni. I trzeba łowić na pinki, żeby wyselekcjonować jakieś inne ryby. Czyli płotki, klenie, jazie, jak widać. I teraz właśnie miałem idealny przykład tego, jak istotny jest rozmiar haczyka. Łowiłem 16 haczykiem bez brań, kompletnie. Zmieniłem na 20 haczyk, dwie pinki, jak najmniejsze staram się wybierać, ale żeby były dwie, bo to wtedy jest szybciej branie. Dwie pinki i przypon 0,07. To myślę, że tutaj średnica tego przyponu ma mniejsze znaczenie, ale rozmiar tego haczyka wydaje mi się, że kluczowe. Woda jest praktycznie krystalicznie czysta, także no wszystko wskazuje na to, że to nie jest jakiś tam przypadek. Tak, dwie pinki zakładam. Już. Staram się je tak zakładać za sam koniuszek, żeby one też... haczyk jest mały i żeby one nie zasłaniały grota haczyka. Tutaj jest moja mieszanka, jak widać jest tutaj sporo spożywki, to jest taka proporcja 1:1 i dużo prażonych konopi. Do tego niewiele jokersa, natomiast staram się dokładać coraz to więcej pinek. Jak skoro ryby na pinki reagują, no to trzeba je po prostu dodawać w pole łowienia. Także materiał miał być o jokersie i ochotce, a łowimy na pinki. No tak bywa czasami po prostu. Jesień i szczególnie właśnie kanały to są takie wody, które no ciężko zrozumieć. No w tym wypadku chodzi po prostu o selekcję i o to, żeby złowić coś innego niż okoń. No to no, nie może być inaczej jak właśnie pinki. Żałuję, że nie mam białych robaków, bo może właśnie pojedynczy biały robak byłby jeszcze ciekawszy. No ale zobaczymy. No czekam dalej na duże płocie. Liczę na to, że się pojawią. Pojedyncze gdzieś tam płotki mniejsze się zdarzają co jakiś czas, sporadycznie. No, a czy będą duże, no to obiecać nie mogę, no ale zrobię wszystko, żeby chociaż jedną dużą płoć złowić, taką po 30 cm. Przypomina to płotka. Nie, klej. Teraz totalnie zmodyfikowałem swoje nęcenie. Zupełnie inaczej do tego podejdę, już nie tak finezyjnie. Pójdzie już zdecydowanie więcej pinki. Cała ta mieszanka jest bardzo obfita w zanętę.
mocniej to też dowilżyłem po to, żeby to właśnie było bardziej stabilne na tym dnie. Zobaczymy, no bo na razie duże płocie nie chcą się w ogóle zameldować, więc no trzeba działać, trzeba coś kombinować. Taki jest pomysł, troszkę konopi też więcej dałem. Widzicie, towar dociera do dna, nie robię tak jak wcześniej, że liczyłem do dwóch i wyczerpywałem koszyk. Wszystko ma trafić po prostu do dna i tam spoczywać i czekać na rybę. Trzeba działać, trzeba kombinować, bo no jest słabo generalnie. Tu muszę wstawać, bo mam taką skarpę, która mi troszkę ogranicza rzuty. To jest wyraźnie bardziej kleiste, bardziej jest cięższe. Można powiedzieć też, że w sumie bogatsze. No i zobaczymy. No niestety muszę przyjąć porażkę na klatę. No, duża lekcja pokory. No niestety, nie udało mi się złowić dużej płoci po raz kolejny. Cóż, mam takie przemyślenia swoje, że po prostu tych ryb było tu za mało. To nawet tych małych ryb było za mało, bo nie było regularności w ich odławianiu. Były pojedyncze sztuki, udało się maksymalnie chyba 3 pod rząd wyjąć płotki. I to już był duży sukces, już mieliśmy nagrywać takie szybkościowe łowienie, ale niestety... No trudna woda, no zdecydowanie. No. Fajna woda, bo wydaje mi się, że tutaj, nie wiem, może jest za wcześnie, ale jest na pewno ciekawa opcja. Myślę, że sam chętnie jeszcze zawitam na te kanały tutaj, bo podoba mi się. Może Dawid też się dołączy. Może coś wspólnie nagramy, zobaczymy. Może zimą. No to cóż mogę powiedzieć, no nie pykło po prostu. Nie ma płotek, nie ma dużych płci przede wszystkim. To, co mi się udało złowić, to pewnie za chwilę zobaczycie. Ryb nie jest dużo, głównie dzisiaj dominowało okonie. No cóż, nie po to przyjechaliśmy, ale no i tak wracamy zadowoleni, bo jest to zawsze jakaś kolejna przygoda. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, trochę połowiliśmy. Tyle. Może coś udało się pokazać ciekawego? Nie wiem, mam nadzieję, że dla kogoś coś tutaj było ciekawe. Także dziękuję bardzo. Dziękuję Dawid za to, że zabrałeś mnie na ryby. Dziękuję Wam za oglądanie. No i do zobaczenia. Jest? Jest. No hej, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Miałem się pojawić w pewnym momencie jako łowiący na Marcinie. Na Marcinie, Marcina stanowisku, przepraszam. No ale niestety sami widzicie, że rybki bardzo z nami dzisiaj nie współpracowały. Było ciężko, a i tak udało się złowić jakiegoś klenika. Tam widzieliście jazia. Było parę takich fajniejszych rybek. Myślę, że bardzo owocny dzień, jeżeli chodzi o naukę przede wszystkim, bo ja nauczyłem się dużo o ochotce. Przede wszystkim ważne aspekty to, żeby tą ochotkę wytrzymać w tej mniejszej ilości wody, żeby ona miała dostęp do powietrza, żeby ją oddzielić od martwych larw. I bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o rozproszenie jokersa, bo to jest istotne, żeby te larwy były dobrze rozproszone, żeby można było dozować odpowiednio do koszyczka, a w fiderze dozowanie pokarmu jest bardzo ważne. No i tak było, lekcja pokory, ale bardzo miły dzień z Marcinem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym odcinku już we dwoje będziemy łowić na jakiejś innej wodzie, a może wrócimy tutaj jeszcze troszeczkę powalczyć. Zobaczymy. W każdym razie, na razie. Cześć, trzymajcie się.